Siemanko, jestem Luzek, a to jest Need for Speed Most Wanted. Moi drodzy, bardzo dziękuję wszystkim i każdemu z osobna, że się pojawili na kolejnym odcinku z tej gry. Mój Mitsubishi. Pisaliście mi dużo miłych komentarzy o tym, że samochód what the hell wygląda jak gówno. Musimy sobie zmienić ustawienia graficzne, bo coś się spierdzieliło jakimś sposobem. Chwileczkę. Nie wiem, czemu za każdym razem mi się to wszystko wyłącza, czemu mi się zawsze wszystko zmienia na najgorsze ustawienia. Nie wiem. Może gra myśli, że mój komputer nie da rady czy coś. Nie wiem, jak to tutaj działa. Dobra, akceptujemy. Myk. No nie, jak to wygląda do cholery? Muszę wyjść do kryjówki. O, i teraz powinno być spoko. Jest spoko. Czyli tak, wracając do tematu. Ojej, ojej, za głośno, za głośno, za głośno, za głośno, za głośno. Czyli tak, wracając do tematu. Ej, patrzcie, co ja teraz odkryłem. Licznik jest krzywy. Tutaj widzicie, tutaj są, tu jest mniejszy odstęp, a tu jest większy odstęp od tej kreski. Jaki odstęp. Pisaliście mi, że mój piękny samochód Mitsubishi Lancer jest paskudny, jest ohydny, jest brzydki i głupi. Ale się nie zgadzam, jest moim zdaniem fajny. Pojedźmy sobie draga, pokażę wam, co potrafi mój Lancer. Mój piękny Lancer, co potrafi, pokażę wam. Walczymy dzisiaj z małpką. Mam nadzieję, że dam radę. Okej. O, what the fuck? Gdzie miałem tam niby pojechać? No bez jaj. Co oni odpieprzają? I tir tu w ogóle jakieś inne jaja. O, jeszcze bez perfekta. Clio, idź mi stąd. Co za pierdziawka zasrana. Pojadę tu. O, ten się tam coś roztegował. Dajesz, Lucek. Uwaga. Jeszcze kurde, no bez jaj. The hell. Skręcił mi nogę na trafola. Tak jest. Pięknie. Dobra, tu. Jak się teraz trzymać, żeby było dobrze? Tu. Okej, tu. I muszę tutaj skręcać. O, dobrze. O, fuck. Leć, Adam, leć! Udało się. No kurczę, te dragi są tutaj naprawdę trudne. Trzeba uważać. Co tam jeszcze dalej mamy? Oj, mamy mój ulubiony tryb, czyli pomiar prędkości. Super. Mercedes mamy tutaj w kolorze różowym. Mamy w Punto i co tam jeszcze było? A, Pontiac. Albo Vauxhall. Chyba Pontiac. Po czym poznać albo odróżnić Pontiaca od Vauxhalla, od tyłu jak się patrzy? Chyba po reflektorach, w sensie światłach tylnych. Jedziemy, ale muzyczka, jak ja lubię tą muzyczkę. W ogóle jest to pierwszy odcinek nagrywany w 60 FPS-ach z Need for Speed Most Wanted. Mam nadzieję, że się nie gniewacie. Kurde, dopiero tutaj trzeba dawać mu po garach ostro, ekstra, udało się. Słuchajcie, jestem ostatni, mój samochód potrzebuje upgrade'a. A teraz jestem który? Oj, będzie ciężko wygrać, będzie ciężko. Słuchajcie, ze mną jedzie Wolf z Need for Speed Carbon. Czy to możliwe? Czy on przyjechał do Rockport zrobić zamieszanie? Cholera, ale rzuca. Nie, mój Lancer potrzebuje tutaj upgrade'a. Tak widzę to. Ale nie, jestem pierwszy, fajnie. Ci w ogóle pojechali jakimś z dupy skrótem i się porozwalali tam wszyscy. O rany, co za matoły. Jeszcze 3 punkty zostały do zaliczenia. Jeden mamy tu już właśnie bliziutko. Więc ładujemy wszystko, co mamy. Aż kopyto wyjdzie bokiem z cylindra.
I tutaj trzeba ładnie wziąć zakręt, żeby nie stracić dużo. I 274 km na godzinę to jest słabo. Mam nadzieję, że nie stracę pozycji zbytnio. O, nie można skrótem jechać, ale głupio. Dobra. Okej, i... Ej, doganiają mnie, skumajcie. A nie, oni są jacyś dobrzy, za dobrzy są. O! I tu już meta, ui! Okej, i zobaczmy, kto jest mistrzem świata. 6000 kasy! Słuchajcie... Musimy sprzedać samochody, żeby zupgrade'ować mojego pięknego Mitsubishi. Chociaż nie wiem, ile mam kasy, bo tu z jakichś powodów nie można tego sprawdzić podczas jazdy dowolnej. To jest jakaś paranoja. Dlaczego nie możemy spojrzeć do schowka, ile mamy w portfelu dolarsów? Nie rozumiem tego. Ale pamiętam, że kończąc ostatni odcinek, było krucho z kasą. Włożyłem chyba tylko tego bodykita, więc trzeba sprzedać jakiś bus. Jaki sprzedamy? Kaimana nie... Ej, a może by tak Kaimanem trochę pojeździć? Właśnie, obiecałem to sobie. Tu mamy te gówno. Znaczy mówicie, że to jest jeden z najlepszych samochodów w tej grze, ale ogólnie wszystkie są tutaj dobre. Więc na razie... chwileczkę. Czy Kaiman jest... Kaiman, zobaczcie, jest zdrowo szybszy od tego Lancera, więc... No dobra, dzisiaj sobie pojeżdżę trochę tym Kaimanem. Zresztą chciałem sobie nim pojeździć. Więc... Trochę zaoszczędzimy na tuning kolejnego samochodu i uzbieramy na kolejny samochód. Uff, fajnie chodzi ten Kaiman, wow. Witamy w NFS Most Wanted. Dobra, fajnie wygląda ten tuning, bardzo mi się podoba. I chyba była taka edycja w Need for Speed World, z tego co pamiętam. Właśnie tego Kaimana. I to jest naprawdę jeden nieliczny tuning, jaki mi się w ogóle... Carrera GT się pojawiła? Jaki mi się podoba w ogóle w Most Wanted. Ale Carrera GT, jaja sobie robicie. No jeszcze zajeżdża mi drogę, spadaj mi stąd, hamuwa jedna. Dobra, jedziemy z krutasem, nie, ja jadę naokoło. Naokoło będę miał możliwość więcej tutaj prędkości zdobyć, mimo wszystko. A tam bym stracił dużo. Tak się to robi. Tak się to robi po ludzku. Znam ten wyścig. To jest obecna klasówka w klasie S w Need for Speed World. Tak jest. Tylko jak się nazywa? Oj, nie powiem wam. Co oni robią? Który? Pierwszy? Pierwszy? Pierwszy. No to idzie mi super. Zobaczcie, zmiana samochodu dała niesamowite efekty. Ekstra. Lancer jest fajny. Fajnie mi się nim jeździło, ale trochę nie mam kasy teraz na tuningowanie jego, dlatego zostawię sobie to na później. Chciałbym nim jeszcze trochę pojeździć. Nie wiem, jakie samochody mi się zaraz odblokują. To też sobie oczywiście sprawdzimy. Chodź tu, co ty jesteś? Subaru ty jesteś? Proszę bardzo, tak, Subaru, poznaję po dźwięku. W NFS-ach Subaru właśnie tak chodzi. Rozbił się o trafika. 320 lightowo jeżdżę tym wozem, nie? To jest kurcze auto, a nie. Chociaż jakbym do Lancera wsadził tam lepsze części, to na pewno by się lepiej zachowywał. Ale spokojnie. Pięknie, pięknie. Mi się, ja nie wiem czemu, ale mi się zawsze Most Wanted kojarzył z takimi samochodami podsterownymi. Czyli zawsze wylatują z tych zakrętów. A tu się okazuje, że one lepiej skręcają niż Need for Speed World. Znaczy, tam w Need for Speed World, jak weźmiemy sobie chociażby Chargera. Wow! Na każdym zakręcie po prostu nas nie ma. A tutaj można to ładnie sobie opanować. Czy będzie skrót? Jest skrót! Pierwszy raz. Fantastyczny. O, ale głupi skrót. Dobra, jakoś z tego wyszedł. A ci jadą naokoło, co za głąby. Ej, jestem pierwszy. Naprawdę nieźle spisuje się ten Kaiman.
Co myślicie o tym spoilerze z tyłu tutaj, ha? Dobra opcja czy taka sobie? Okej. Naprawdę bardzo dobrze poszło. Jestem pozytywnie zaskoczony tym kajmanem. Bardzo fajnie się go prowadzi. Tu mamy okrążenia, eliminacje, jeszcze mamy bramki. Gdzie to się zaczyna? Tutaj. O, to zobaczymy sobie, ile ten kajman poleci. Bramki są samotne. Aha, okej. Lecimy. Bo drugi... O, jest policaj. Fajnie. To od razu sobie zrobimy jakieś tam policyjne wyzwania. Nabijemy punkty notowań. Będziemy gotowi, by pogadać z Earlem. Jak on się nazywa? Earl? Mówmy na niego małpka. Nie będę się tutaj mylił. I zobaczymy, ile poleci właśnie. Uwaga. 300... Będzie 330? Jest 330. 340? Nie ma 40. Tak tu zrobimy. Wow, Tokyo Drift. Jaki by tu samochód kolejny kupić? Ja muszę sprawdzić u dealera samochodowego, co mi się odblokowało, bo na pewno odblokowało mi się coś po pokonaniu poprzedniego bossa Gilosa, który jednak okazał się słaby. To w ogóle do tej pory wszyscy bossowie są tacy niemrawi, jacyś tacyś. Dobra, pobawimy się z policją chwilę. I co oni odpieprzają? No jest, dobra, jest tu jeden jakiś. Jak mi obraca, nie mogę się ruszyć na tej trawie. Jeszcze deszczyk padł. Chodźcie za mną. Ła, jak prosto. Ale bardzo szybko ładuje mi się pasek poszukiwań, on się tak nazywa. I zaraz wbiję sobie kolejny poziom, będą trudniejsi policjanci. Muszę tu zgubić pościg poniżej 3 minut. To lepiej zrobić to teraz. Blokady drogowe i notowania, tak? Zaliczyć. Kurczę, tu się nie można rozbić o te słupy. Nazywał. O, proszę bardzo, moi drodzy. Route 55 albo Graypoint, jak to woli. Z tym, że tutaj jest meta i start ustawiona w innym miejscu, jedziemy w przeciwną stronę. Wspaniale. Carrera GT, zobaczcie. Cadillac CTS, on tak się nazywa. I Viper SRT 10. Cadillac, jaki szaleniec. Okej. Walczymy z Cadillaciem. Co on robi? I gos! Pięknie! Chodź Cadillac, chodź! Chodź. Mam cię! Ha, zjadłem go! Pięknie. I skrót tutaj. Ciężko trafić? Nie, nie jest ciężko. Dobrze, tu. I tu. I... Dobrze. Jedziemy. Jak? Oni jadą naokoło! No jak oni mają ze mną wygrywać? Ja dziękuję. Ciągle zerkam na tą mapkę, co oni tam odpieprzają. Właśnie zawsze powiem wam, że kiedyś jak grałem Most Wanted, to zupełnie inaczej się grało. Ja nie miałem tyle przejechanych wyścigów na tej mapce, w Wordzie powiedzmy, tak? Ja znam tę całą mapkę na pamięć, no trudno, żeby nie znać. Każdy gracz, który gra długo w Worda, doskonale zna tutaj wszystko. I kiedyś granie w Most Wanted było dużo bardziej trudne niż teraz, właśnie z tego powodu, że teraz znam, a wcześniej nie znałem, więc... Patrzę sobie na tych przeciwników po prostu jak na debili. Ale kiedyś to było naprawdę niezłe wyzwanie dla mnie, żeby ich pokonać. Teraz to już jest dużo prostsze. Ale powiem wam, że dzisiaj naprawdę jestem zmęczony. Ogólnie nie czuję się najlepiej, boli mi głowa. A mimo to naprawdę bardzo, bardzo
przyjemnie mi się gra Most Wanted i bardzo z wielkim entuzjazmem podszedłem do tego nagrywania całego z tej gry. Jest sobota wieczór i jutro, czyli dla was dzisiaj, będzie przygotowany odcinek właśnie z tej gry. I tak sobie myślałem, że kurczę, jest to fajna gra, a gdybym nie miał właśnie, gdybyście mnie prosili o to, abym zagrał Most Wanted, to pewnie bym tej gry prywatnie nawet nie ruszył. Znaczy, miałem ochotę do niej wrócić z jednego powodu, żeby sprawdzić, jakie są różnice w tej grze w stosunku do Need for Speed World. I tylko pod tym względem, bo tak to... Bo tak to wiecie, no, praktycznie mamy to samo w Wordzie, z tym, że jeszcze więcej samochodów, nie? Pięknie, 6000 gotówki. Okej, what's up, what's up, what's up? O, wyścigi za zaliczone. Ale byśmy sobie coś jeszcze pojechali może, czy to nie? To są same długie, tu mamy eliminacje. I co to są za eliminacje? Zaczynamy w tą stronę. O, to wiecie co? Tutaj może być ten fajny skrót, to też sobie pojedziemy. Trzy okrążenia co prawda, ale myślę, że będzie ciekawie. O, a teraz mam słabych przeciwników. A nie, jest jeden Viper, no dobra. Ale ogólnie mamy Golfa i Punto. Dwa pierwsze samochody, które można sobie wybrać. Ha. Znaczy Golfa to można sobie wybrać jedynie wtedy, kiedy macie stare save'y z, powiedzmy, Undergrounda dwójki. Dostajecie wtedy dodatkową kasę. Oj, jestem... Co on... Oj, ale mnie zaskoczył. No myślałem, że pojedzie jednak tym skrótem. O rany. Co za niefart. No ale dobra, ciekawie jest. Golf odpadnie pierwszy. Pięknie. Te skróty nie zawsze są takie dobre. Znaczy teraz mi się opłaciło, bo wyprzedziłem dwóch. Ale gorzej jest, jak się źle wyląduje i samochód no, odwróci się na dach, że tak powiem. To wtedy jest katastrofa. Pojedziemy sobie tu, zobaczymy jak tu jest. Porozbijali się, kurczę, tyle czasu tam straciłem, a oni... No zobaczcie. Nie powinniście mieć absolutnie żadnego problemu z wygrywaniem. Dobrze, ukończyliśmy sobie to. Kamienie milowe, co mamy tutaj do zrobienia? Oczywiście radary, to jest najłatwiejsze do zaliczenia. No i mam nadzieję, że z Caymanem nie będzie tutaj problemu. Spróbuję na... O, fuck. Będzie pościg? Będzie pościg. No to robimy pościgi. Zmiana planów. Muszę dotknąć ile radiowozów? Tutaj nie można tego... O, 12 radiowozów. To jest sporo. Jest naprawdę, naprawdę dużo. Dopiero dwa. Ale zaraz będę miał drugi poziom pościgowy. Naprawdę szybko się teraz to nabija, więc... Myślę, że nie będziemy długo czekać, aż zacznie się robić gorąco. A gdzie on pojechał? Chodź, man. Będziemy się bić. Bach. No i teraz chyba... No nie mogłem się powstrzymać, żeby go rozwalić. I zaraz będzie drugi poziom. Uwaga! 3, 2, 1. O, proszę bardzo. Teraz zacznie się dopiero pościg. Chociaż i tak szybko będziemy ich tutaj niszczyć. Tak myślę. No i gdzie są te posiłki całe? Fajnie. Wbiję drugi poziom i gubię ich. Mam nadzieję, że po drodze się zjawi jakiś pączek. Spróbuję tu. No dalej, pojawcie się. Masakra. Okej, okay, dobra, to weźmiemy sobie, zrobimy w takim razie ten radar nieszczęsny.
I pewnie znowu będzie policja i znowu w koło Macieju będziemy sobie robić pościgi dwusekundowe. Dobra, mamy radar, to będzie pierwszy. Na pewno prędkość nabije. Bo to jest Cayman, on jest naprawdę bardzo szybki. Dobra. Myk. Coś tam chyba miałem zaliczone już, tak? Czy nie? Zaraz zobaczymy. Co myślicie o tym wlocie powietrza na dachu? Znaczy myślę, że do tego Caymana przy tym malowaniu to bardzo ładnie tutaj współgra. Gdybym ja gdzieś wstawił wlot na dachu, to by to wyglądało okropnie. W ogóle za każdym razem, kiedy ja pomaluję jakikolwiek samochód w jakiejkolwiek grze, to wy mówicie, że wygląda okropnie. Albo po prostu te osoby, którym się podoba, milczą. Odezwijcie się, wzywam was. Osoby, którym podobają się moje malowania od dzisiaj będą fajne, jak będą chwalić moje malowania. O, fajnie. Dobrze. I co mamy ukończyć? O, fajnie, mamy kamienie milowe. Ale muszę aż 140 tysięcy zdobyć notowań. Sporo. Czyli tak czy inaczej trzeba rozpocząć pościg. Okej, moi drodzy, już sobie zrobiłem taki dosyć długi pościg. Raz mnie nawet złapali, to była głupia sytuacja. Po prostu coś sobie poprawiałem, a mikrofon sobie poprawiałem i mi jakoś zniosło na bok i tak nie mogłem się już w ogóle ruszyć. Muszę zdobyć 140 tysięcy punktów, żeby móc wyzwać mojego nowego przeciwnika do pojedynku. I obecnie mam 120 tysięcy, więc ostatnie 20 tysięcy sobie po prostu nabijemy razem. Goni mnie już, mam trzeci poziom poszukiwań. Gonią mnie pontiaki policyjne. O, i mamy pierwsze SUVy nawet, proszę bardzo. Za chwilkę będzie wsparcie, no myślę, że się na nie załapię. Jeszcze dwie blokady drogowe zostały mi, aby wypełnić... Wypełnić co? Wypełnić moje zadanie pościgowe. Myk. O, mamy SUVa już na blokadzie, ładnie, ładnie. Właśnie na tej trawie, w tym miejscu mnie złapali. To ciekawe. Goddammit. Bo tutaj ciężko jest ruszyć. Szczególnie tym Caymanem. Nie wiem jak w przypadku innych samochodów. Ale właśnie w ten sam sposób mnie tutaj załatwili, jak teraz próbuje koleś, nie? Jest to ciężka sprawa właśnie. No niby mam dużo mocy, a nie mogę... Wow, jeszcze SUV mnie zaczyna atakować, to się straszyłem. Nogi taki... Zdechnięty SUV zaczyna cię atakować. To jest strach w oczach. Okej. Powiedzmy, olej się teraz nalęgło. Dobra, chodźcie chłopaki po jakieś blokady. Jeszcze jedna blokada została mi do przejechania, rozwalenia. Pięknie, zaczyna padać deszczyk, jak cudownie. Chodźcie na stację benzynową. Wow, 7000, wow. Już mam zaliczone, już mogę sobie kończyć pościg. Ale jeszcze to troszeczkę się pobawmy. Mam nadzieję, że mnie nie złapią, bo jak mnie złapią, to koniec. Będę musiał wszystko powtarzać, a tego bym nie chciał. Zdecydowanie. Wszystko zaliczyłem. O, coś mnie jeszcze tu widzi z tyłu. O, rozwalił się sam. Ale drugi jest zaraz obok niego, ciekawe. O, rozwalił się od trafika. Trzeci, kurczę, sporo ich tu, co? Chodźcie na stację benzynową. To słabo działają te stacje benzynowe, najlepsze są opony albo pączki. Zawsze ich po drodze wszystkich załatwię. I tutaj jest dobra ukrywajka. Bo wbijamy sobie, najpierw wszystkich niszczymy za sobą tamtym breakerem, a później się tu ukrywamy. Pięknie. I super. Powinno być wszystko zaliczone. Pięknie. Dobrze, ale no,
Okej, okay, dobra, to mamy tak. Earl już jest chyba. Tak, chodź, idziemy małpka do walki. Speed trap i sprint. Fantastycznie. Proszę bardzo, jaki już jestem profesjonalista. Chodź, małpka. Mówicie, że ma lepiej stunigowanego lancera niż mój. To nieprawda. Oj, jakie hamulce ma, dobra. Na razie hot. Zobaczcie, jakie ruszenie ma. Wow. Może to będzie trudny przeciwnik w końcu. Nie wiem, czemu oni na tych zakrętach tak hamują ostro zawsze. Ale dobra. Trzyma się zaraz za mną. Jestem pierwszy. Jaki cwaniaczek. Dobrze jeździ, dobrze. No lepiej niż ci poprzedni, zdecydowanie. O, mam problem. Paskudnie to przejechałem, no trudno. Muszę nadrobić na następnych punktach, zostały dwa. Zobaczymy, czy mi się uda. Uwaga. I... drugi. Oj, niedobrze. Mocno mnie tu wyprzedził, zobaczcie. Dobra, to naładujmy sobie nitro na ostatni punkt. O, tu jest zaraz drugi, zobaczcie. Znaczy, aha, jeszcze są dwa, dobrze. Ciężki będzie. Sporą przewagę ma, muszę go wyprzedzić. Oj, będzie ciężko, będzie ciężko. No to się staramy, staramy się. To nie będzie taka łatwa sprawa go tu pokonać, z tego co widzę. Okej, okay, i rozpęd. Uwaga. Dobrze, 229. I jest, jestem pierwszy, fantastycznie. Ostatni punkt mi się udał, świetnie. I sprint. Fajne są te zdjęcia na końcu, prawda? Okej. Okay. I let's go. Ładnie wyrwał, co? To jest zwykły sprint, więc tutaj tylko walka się liczy. I oczywiście muszę z nim wygrać. Oni tak dziwnie mają, że w niektórych miejscach strasznie zwalniają, nie wiem czemu. A w niektórych, nawet takich dziwnych, przed zakrętem przyspieszają i o dziwo biorą te zakręty dobrze. No ale dobra, skoro jest ten tak zwany catch-up, czyli doganianie w grze włączone. Doganianie polega na tym, że po prostu ci przeciwnicy nas tak sztucznie doganiają, że tak powiem. O, rozwalił się gdzieś tam z tyłu. Dobrze. Tutaj nie było sensu nawet hamować, bo czy bym się rozwalił tak bokiem o tą ścianę, czy bym przyhamował, tak samo dużo bym czasu stracił. Więc tak było po prostu szybciej. I tu mamy... oj, to będzie długi wyścig, zobaczcie. Tu się jeszcze jedzie, chociaż może... który... ile? 37% mamy dopiero, już sporo przejechałem. No i jeszcze ten gnojek może mnie dogonić. Może mnie dogonić. Zobaczcie, jak on ładnie bierze te zakręty. Tak sztucznie, ja wiem, ale... niech mu będzie. Jak się nie czuje na siłach, to niech utrzyma catch up. Cholera, co mnie tak dziwnie zarzuciło? Jedzie za mną. Zbliża się. Cholerka. Będzie ciężko. Wyprzedza? Wyprzedza czy wyprzedzi? Nie wiem. Nie wiem, co zrobi. Cholera. Trzymajcie kciuki, bo to nie będzie łatwy pojedynek. Naprawdę, on mnie może wyprzedzić w każdym momencie, chociażby pod koniec wyścigu. Naprawdę. Trzymajcie kciuki. Jest, dawaj! Dawaj, 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 nie daj mu się, nie daj się, to jest małpa, nie umie jeździć.
nie umie jeździć, kajman, pokaż co potrafisz. Źle się czuję w tym kajmanie. Tak obco. Pięknie, dobra. I teraz... Nie, teraz przyhamować lepiej. Tu jest dosyć szeroko, więc... Można sporo prędkości na tym sobie... zostawić, że tak powiem. Nie potrafię teraz normalnie myśleć, nie wiem czemu. Głowa mnie boli. Oż ty! Idź mi! Dziadu przebrzydły. No, pojedynek jest świetny, bardzo mi się podoba. W końcu można sobie powalczyć, w końcu ci przeciwnicy cię doganiają. I to jest piękne. Coś on tam próbuje namodzić, ale mu się chyba nie dam. Słyszę go, cholera. Aj! Nie! Spadaj! Fuck. Ja, pod sam koniec. Dawaj, jeszcze może się uda. No nie wierzę w to, co nie... Nie wierzę w to, co widzę. Ja pierdziu. Okej, znowu trzyma się blisko mnie ten dziad. Mam nadzieję, że tym razem mnie nie wyprzedzi pod koniec. Będę sobie teraz bardziej oszczędzał nitro i jak będzie się zbliżał, to po prostu będę całe władowywał. Albo... Bo to nie ma sensu, on się rozpędza w różnych dziwnych momentach. Czasami na prostej, jedzie szybciej. Czasami przed zakrętem przyspiesza nagle. I... On na przykład teraz mnie dogania i to zdrowo. Ja nie wiem, czy on, ile on ma biegów w tym swoim Mitsubishi. Jedź mi! Teraz trochę skusił. Ale i tak, jedzie przy wewnętrznej i... Tak samo jak ja pokonuję zakręty, w sensie z taką samą prędkością wyjściową. No ja tego nie rozumiem. Nic, trzeba go blokować trochę. Okej, tu gdzieś spieprzyłem ostatnio. Okej, trzymajcie kciuki. Okej, w tym momencie już chyba byłem drugi. Ale jeszcze wszystko może się zmienić. On naprawdę w dziwnych momentach przyspiesza i może mnie teraz wyprzedzić. Zobaczcie, zbliża się. Kurde. Jest nade mną, nawet zobaczcie jaką prędkość. Musiał mieć dużo większą prędkość, skoro w tamtym miejscu był nade mną. Przeleciałby mnie spokojnie. Znaczy, nie w tym sensie przeleciał. No, tak czy inaczej ja go przeleciałem, o. Dobra, mamy kolejne karty. I biorę sobie jak zwykle część osiągów. Myk, myk. Co to jest? A. I tutaj coś. Samochód. Dobra, może być. I zobaczymy sobie jeszcze, co mam u dealera samochodowego odblokowane. I mamy laskę. Jak ty się nazywasz? Jade. Barrett. Barrett. Jade. Jade. Była taka gra chyba. Jade. Hej, hej. Ona tak jakby się urwała z jakiegoś... filmu kręconego w Los Angeles. Chcę mieć tego Mustanga. No to chodź. Teraz tak. Replay. Dobra. I teraz jedziemy sobie do salonu. Zobaczmy, co tu ona ma w ogóle ciekawego. Nie chcę tego. Tego chcę. Tu ma... Nie ma draga ani jednego, ale lipa. Tu jakoś nie ma sporo tych wyścigów. Kamienie milowe, co tu mam do zrobienia? Czas pościgu, 6 minut. Kolczatki, o. Muszę ominąć. Dobra. Czyli chyba będziemy mieli już czwarty poziom poszukiwań możliwy do odblokowania. W sensie do jazdy, tak? Tutaj mamy... A może uda mi się zaliczyć ten punkt? Zobacz, a jest w głupim miejscu. Czyli się pewnie nie uda. No,
Nie udało się. Dobrze, idziemy sobie do salonu, zobaczę jakie samochody są odblokowane. Mam nadzieję, że to będzie coś fajnego. Pewnie Mustang był już wcześniej, dużo wcześniej odblokowany, więc jej samochód raczej nie będzie potężnym skokiem osiągów, aczkolwiek przeważnie te samochody bossów są bardzo dobre. Jak widzieliście, tym Caymanem naprawdę w stosunku do mojego starego samochodu jeździło mi się dużo lepiej. I zostawię sobie ten wóz, bo naprawdę bardzo mi się podoba, szczególnie malowanie i dźwięk też brzmi bardzo fajnie. Zobaczymy sobie jeszcze, co mi się tu odblokowało nowego. No i hops, i ten przycisk jak zwykle. Dobra, i jest 300, patrzymy chyba od tyłu już, co? RX 7, WRX, no i ten Cayman. Mamy już Vauxhall Monaro i Pontiac GTO. WRX. Co powiecie o Subaru? Ktoś mi pisał, żebym kupił sobie Subaru. W Wordzie jest to fajny samochód, ale w tej grze jakoś nie jestem do niego przekonany, powiem wam szczerze. CLK i Elis jest następny. Właśnie nie wiem, czy się skusić na tego Elisa. Ciekawe, jak właśnie skręca w Most Wanted. Carrera S, Viper. No moim kolejnym samochodem, który bym chciał sobie kupić, to będzie chyba Murcielago. Tak mi się wydaje. Chociaż to już są takie egzotyczne samochody w tej grze tutaj, więc musiałbym wybierać między tymi, co wam mówiłem wcześniej, tak? Więc tak to wygląda w sumie rywalizacja w tej grze. Mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek w moim wykonaniu i że wrócicie do mnie po więcej. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną i trzymajcie się na razie. Pa, pa.